Bardzo proszę, zajęcie miejsce. Ksiądz Józef Świtalo prowadził dzisiejszą sesję. W obecności Państwa Rady stwierdzam kworum, czyli możemy podejmować. Otwieram 55. sesję Rady Dzielnicy 9. Władzie Gminy Borykowy. Państwo macie w materiałach doręczonych porządek obrad. W międzyczasie płynęły punkty do uzupełnienia porządku obrad. I tak, pozwolę sobie przedstawić. Zarząd przygotował dwa projekty uchwał. Pierwszy to jest który będzie punktem 3.1.6. Dotyczy korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013 i na bieżący rok. I tak, w paragrafie pierwszym przenosi się kwoty 4890 z komunikacji z mieszkańcami na opracowanie i wydanie informatora promującego park Solwaj przy Centrum Środki. Tego tu. Wiem, ale mówię, trzeba dotyczyć, żeby się Państwo, no, macie Państwo ten. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie, do porządku. Tak, to jest zupełnie do porządku. Ja to tak powiedziałem, 3.1.6. Czyli punkt 3.1 projektów uchwał przygotowanych przez zarząd dzielnicy. Nie ma uwag, wobec tego poddaję pod... Są jakieś uwagi? Bo to poddaję pod głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku o ten projekt uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Jest przeciwny, zero. Panie przewodniczący, ja jestem przeciwny. Tak? Przepraszam. Przeciwny. Przepraszam, jedna osoba przeciwna. Kolejny punkt, który jest ewentualnie wprowadzony do porządku, to jest punkt, który będzie 3.1.7, czyli projekt dotyczący lokalizacji, w sprawie lokalizacji szaletu miejskiego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie parku Słowiańskiej Ulicy Żeliwskiej Bocznej. Wpłynęły stosowne papiery, dokumentacja, taka, która pozwoliła na nawet jest korzystny dla dzielnicy, żeby uchwała została podjęta, żeby ta realizacja nastąpiła w tym roku. Czy są jakieś pytania? Jest to punkt, projekt proponowany się do uzupełnienia porządku. Jeżeli nie ma, to proponuję głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt, który przed chwilą? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymał. Kto jest przeciwny? Jedna. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Zgadza się? Nie zgadza się? Jeszcze raz. Z uwagi na to, że jest sygnalizowane, że nie zgadza się. No, rachunek 12, 2 i 1. Jest 15, a jest 14, obie 14. Wobec tego proponuję jeszcze raz o przegłosowanie. Kto jest za tym, aby projekt ten uzupełnił porządek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Zgadza się? Dziękuję. Rozumiem, że projekt został przyjęty do porządku. Kolejne projekty z uzupełnienia dotyczą projektu przygotowanych przez Komisję Rady. I tak, w punkcie 3.2.1 porządku proponuje się włączenie projektu uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 26 w Krakowie. Jeżeli nie ma uwag, poddaję ten projekt pod głosowaniu uzupełnieniem tym punktem. Kto jest za włączeniem tego projektu do porządku? Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? Zero. Kto jest przeciwny? Zero. Stwierdzam, że akceptację do uzupełnienia.
Kolejnym projektem uchwały proponowanym do porządku jest projekt przygotowany przez Komisję Infrastruktury w sprawie zbycia części działki nr 407/6 o powierzchni 58,3 ha położonej w obrębie 46 jednostki ewidencyjnej na podgórze przy ulicy Przykopy w Krakowie. Są jakieś pytania? Nie ma. Z tego proponuję poddać to głosowanie łącznie do porządku tego projektu. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? Zero. Kto jest przeciwny? Zero. Stwierdzam, że właśnie projekt ten uzyskał akceptację do uzupełnienia projektu uchwał. Kolejne dwa, ale to po kolei będziemy głosować, są projektami uchwał przygotowanych przez Komisję Komunalną. Dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar Wagiewniki. Komisja Informacji. Infrastruktury. Infrastruktury? Tak. Infrastruktury, przepraszam. Tak, ja tam była. Infrastruktury. Tak jest napisane. Tak jest napisane na uchwale. Jest infrastruktury. Tak, infrastruktury. 3, 2. To jest prawdy. Przepraszam. Tak, 3, 2, 4, 3, 2, 3. Pierwszy projekt w sprawie historykami MPZP obszar Wagiewniki dotyczy 3, 2, 3 dotyczy przejścia na pieszych między tą Fredą Kołodziejską równoległego do ogrodzenia szkoły. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie, to poddaję ten projekt pod głosowanie. Kto jest za włączeniem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście. Kto się wstrzyma? To by było dodać, że to przejście jest historyczne, bo ono jest od kilku. Na razie włączam. Tak. 14 wstrzymujących się 0. Rozumiem, że przeciwnik też jest 0. I kolejny projekt uchwały, też dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wagiewniki, ale dotyczący obszaru tam przy PKP i przed blokami przy ulicy Suchej. Wnioskuje się o utrzymanie terenu zielonego zgodnie z wnioskami mieszkańców. Kto? Czy są jakieś pytania? Nie. Wobec tego poddaję włączenie tego projektu uchwały do porządku. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 14 za. Kto się wstrzymał? 0. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie porządek obrad uzupełniony o te sześć projektów uchwał. Kto jest za przyjęciem porządku uzupełnionym przy głosowaniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciwny? Zero. Porządek obrad został przyjęty przez szanowną radę. W związku z powyższym przystąpimy.